Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power i witam was w kolejnym odcinku Rise of the Tomb Raider. I tak, dotarliśmy sobie ostatnio do takiej lodowej jaskini. Dużo tu rzeczy nie ma do roboty raczej, mamy tylko skrzyneczkę jedną piękną. O, dostaliśmy grzybki i drewno, jej! Grzybki się mogą przydać. No właśnie, tak a propos. Tu jest leczenie. Nie, dobra, nie będę sobie strzał zużywał. Ciekawi mnie jeszcze, jak się tak, wiecie, zmienia strzały, tak, no. Tak jak w pierwszym Tomb Raiderze, to one się wybierały z tego koła, a tutaj jest już... Bizantyjska galera wojenna. Skąd diabła się tu wzięła? O, goddammit! No statek tutaj, no powiem wam, że ja bym się nie spodziewał na przykład, nie? Dlatego też nie kryję, że Lara może być zdziwiona, że tutaj jest sobie stateczek. Dobra, to chyba mogę sobie wskoczyć. Mongolskie. Przechodzili tędy. Zaginione miasto musi być blisko. No nie powiem, zaszaleli tutaj. Chyba tędy chyba mogę wejść na ten statek. Ej, dobra, idziemy tam. Halo. No przecież nie zrezygnuję z takiej przygody. Dobra. To jakieś standardowe znajdźki. Coś tam musi być. Wejdziesz tu na górę, Lara? Wejdziesz, dobra. No sobie potem na luzie przebiegnie. To jest o tyle dobra. Dobra, tu coś mogę sobie pokręcić, nie? To sobie będzie chyba tu coś tam, ten teges śmeges skręciło. A na razie pozbierajmy to, co my tu mamy. Mamy jakąś... Statek Maria Adula jest unieruchomiony. Lód się załamał i pękła stępka. Nieważne. Miałem wprawdzie nadzieję, że uda mi się użyć dział w walce z fałszywym prorokiem, ale dalej pójdziemy pieszo. Jest ze mną 6 najlepszych żołnierzy z Zakonu Trójcy. Kiedy marynarze umierali z głodu, my gromadziliśmy żywność i zapasy. Jeszcze tego nie wiedzą, ale oddadzą życie za sprawę. Razem z moimi ludźmi znajdę drogę do tych lodowatych jaskiń i ruszymy dalej pieszo. Zanim skrył się pod lodem, z południa usłyszeliśmy muzykę. Tam będzie nasz pierwszy przystanek, ale najpierw muszę odpocząć. Mróz przeniknął mnie aż do kości i czuję senność. Zasnę tylko na chwilę. Ewidentnie ktoś tu chyba sobie trochę zmarzł. Chyba ci dwaj, tak? Nie wiem, czy to od nich była kierowana wiadomość, czy... Czy nie? Tu mogę wskoczyć? A dobra, tutaj ten lód muszę skuć, żeby sobie tam móc wejść, czyli pewnie muszę tu podziałać, nie? Dobra, coś sobie opuściłem. Teraz zagadka. Muszę jakoś skruszyć ten lód. I tutaj ta ściana ewidentnie mówi, że wskocz po mnie. O, dobra. Już myślałem, że się nie da. Czy jak ja wejdę sobie tędy, tam i na to skoczę, to się skruszy? Dobra, coś zjebałem chyba ewidentnie. Radiowe miny zbliżeniowe. Dobra, ten lód już sobie spadł. Ja tu sobie już wszystko pozbierałem, tu sobie mogę wskoczyć. Nie wiem, czy ona się powinna tak normalnie złapać, ja tak... Wiecie, ostentacyjnie tego X-a wcisnąłem, żeby się złapała nasza kochana Lara. Tak, udało się. Swoimi czekanami, ale... Ewidentnie to nie było do niczego potrzebne. Tak.
Dobra, to jest chyba w ogóle jakiś zaginiony grobowiec, nie? Grobowiec wyzwania, znajdź wejście. Tak, to jest wejście do grobowca. Widzicie, miałem iść tam. A mogę chyba iść tu. Albo jak przejdę tutaj, to. Nie, dobra, nie wiem. W każdym bądź razie jest tutaj jeden grobowiec, nie? Dobra, i to co? Teraz to się tak będzie majtało, tak? Zakładam, że na jedno sobie mogę skoczyć i coś rozbić. Jak zrobię to odpowiednio szybko. Znając mnie i moje szczęście, ja tego nie zrobię. No, dawaj, kręć tym. Opuszczę to na sam dół i jak tylko dopuszczę, postaram się tam pobiec, żeby na to wskoczyć, bo to się jakoś tak dwustopniowo opuszcza, nie? Patrzcie, to sobie tam dojdzie do jakiejś pozycji i teoretycznie jak tutaj zdążę doskoczyć, kurwa, to się zabije. Ej no, goddammit, dobra, co teraz? Czekajcie sobie. Przyciszę trochę te słuchawki, Jezu, jak ta muzyka napierdala. Dobra, okej, okay, okej, jakoś tak mniej więcej. Teraz się, siebie tak trochę mnie słyszę, ale wiecie, ja przyciszam sobie same słuchawki, nie? Także dla was to bez większej różnicy. Nie wiem, dlaczego ja poszedłem akurat tak. I dlaczego ja tam nie trafiłem tak jak chciałem w ten kosz, czy co to tam jest. Ale wiem, o co chodzi. Czyli muszę od razu po prostu biec, no, tylko muszę trafić na to tak jakoś, nie wiem. Tam jest taka biała ta deska, nie? Okej, to się opuszcza do pewnego momentu i teraz nie wiem, czy zdążę. Dobra, tu kruszymy lód dalej. Udało się. Teraz muszę się dowiedzieć, co tam jest. To się nam tak perfekcyjnie, wiecie, opuszcza, nie? Opuszcza nam się w miejsce, gdzie możemy spokojnie wylądować. To jest fajne w sumie, bo... Wiecie, taka dziwna konstrukcja, ale skąd to wie, gdzie ma się ten opaść, że żebyśmy mogli zejść bezpiecznie, nie? Dobra, opanowana sytuacja, jest wszystko opanowane. Dobra, Lara się przynajmniej sama chwyta, to jest dobre, bo jak jeszcze bym musiał timingować, wiecie, łapanie się, to już, no, ja to bym mógł mieć z tym problem na przykład, bo takie timingowe rzeczy nie są moją mocną stroną. Dobra, mam tu jakieś monetki. Ciekawe. Nice. Dlaczego mieli ze sobą tyle kosztowności? Na pewno mieli dużo strzał. To jest chyba mapa, nie? Tak, za to. Dokumenty i freski. Strzał mi się więcej nie pomieści. Tu coś jeszcze mam. Gotowe. Umrzemy tu przez Karaldusa i szaleństwo zakonu Trójcy. Mój statek już nigdy nie wypłynie na żadne wody. Zimą zapuściliśmy się za daleko na zlodowaciałe morze. Mieliśmy zawrócić, ale Karaldus nie chciał zostawić tego zaginionego proroka. Razem ze swoimi bezwzględnymi ludźmi przejął kontrolę nad statkiem. Wpłynął nim na płyciznę, aż w końcu nie mogliśmy już płynąć dalej. Wtedy kazał mojej załodze skonstruować płozy i zmusił nas do holowania statku po lądzie. Jakikolwiek sprzeciw oznaczałby dla nas śmierć i ekskomunikę. Ale i tak czekała nas śmierć. Zadbam o to, by zginął tu razem z nami. Zawsze mam przy sobie trochę trucizny na wypadek, gdyby statek wpadł w niepowołane ręce. Teraz znajdę dla niej inne zastosowanie. Okej, przynajmniej wiemy, jak statek znalazł się na lądzie. Dość ciekawie.
Łozę do statku, żeby go po lądzie ciągać. No a ciekawe, czy oni go ciągnęli ręcznie. Kurwa, taki statek to trochę waży, nawet jak jest z drewna. Ciekawe, czy tam wyżej się da wejść, czy tam jest coś ciekawego. Tutaj jest jakaś księga. Coś kojarzę ten motyw z tymi księgami. W tej księdze wyszczególniono techniki łucznicze wrogów Cesarstwa Bizantyjskiego. Prodawne umiejętności. Właśnie, tu... umiejętności się odblokowywały. Pozwala szybko wystrzelić dwie strzały bez potrzeby wyciągania strzały z kołczanu. Aby szybko wystrzelić jedną strzałę po drugie, naciśnij krótko i puść prawy trigger po wystrzeleniu pierwszej strzały. Czyli tak klik, klik, nie? Chyba o to chodzi. Tak jest, dobra. I mogę sobie od razu uzupełnić zapas, bo tu strzały sobie leżą tak z dupy. Dobra, coś ciekawe. Tu jest strasznie kurna żółty. Ja nie widzę, czy mi się coś świeci, czy nie. Ale dobra, tu mogę sobie zejść dalej. Pytanie, czy... Tak, ukończono grobowiec. Artefakty. A, po drodze leżą dwa. Dobra, spoko. Ej, tu był jeden. On jest przy obozie, nie? Bym się musiał trochę wrócić. A, bo dobra, bo tutaj jest linka. Żeby sobie wrócić. I tu mogę przejść dalej. Ale nie będę musiał iść dalej z misją główną, tylko mogę chyba się wrócić po ten artefakcik. To sobie tak też zrobimy. Bo później mogę o tym zapomnieć, a... Jednak darmowy exp to jest darmowy exp, nie? Tak, widzicie, tutaj się tylko... wskaźnik się przesunął. Bizantyjski medalion. Pięknie emaliowany. Dobra, to wibruje wszystko, tylko... Ten wizerunek został zniszczony. Zdaje się, że przedstawiał proroka. Musieli kryć się ze swoją wiarą. No wiesz, Lara, no... Nie ukrywajmy faktu, że... mogli się czegoś obawiać, nie? Że ten, co wierzy w proroka, to ginie. I chuj. No, takie dziwne wrażenie, że coś jest w takiej górce śniegu, co? Dobra, ale ten artefakt jest tam aż przy... A dobra, spoko. Nie, to nie ma problemu chyba przejść sobie... do obozu z powrotem, jakiegoś większego. Czasami wiecie, ścieżki się robią tak, że na przykład się nie da gdzieś wrócić, ale tutaj chyba... Ja pierdolę, jakie jumpy ja tu odpierdalam dziwne i w ogóle to zawracanie Lary w powietrze to jest takie komiczne czasami. Dobra, prosto, ale to on jest jeszcze gdzieś tam dalej, za obozem. Tak jakbym tam musiał wpłynąć, co? Tak, gdzieś tutaj. Płyniesz, Lara. No, pływaj! W górę. I tutaj jest artefakt. Dobra, to ja się nie dziwię, że ja go nie znalazłem. Tutaj mamy zasoby. Lara jest zimna, zaraz ją... Elza. Swego rodzaju paszport. Jej posiadacz był przedstawicielem władzy Cesarstwa Mongolskiego. Napis głosi: mocą nadaną przez wiekuiste niebiosa, z rozkazu imperatora, ci, którzy nie okażą szacunku, dopuszczą się obrazy. No, całkiem spoko, dobra. Mamy jakieś artefakciki, jeżeli tutaj mamy wszystko zebrane, tak? Kurwa, dokumenty. Nie mam mapy do dokumentów, ale tutaj jest... Nie, to jest znaleźć wejście do grobowca. Mogę sobie tak troszeczkę przezumować, ale wątpię, bym tutaj, nie wiem... posiadał jakiekolwiek wskazówki co do... no tak, tutaj dwa dokumenty znalazłem. Czyli gdzieś jeszcze jeden musi być. Może sobie zajdziemy, wiecie, tą ścieżką tutaj, zobaczymy, nie? Tam gdzieś może leży jakiś dokumencik. Ewentualnie gdzieś tu był... Ale... Ej, tu jest dokument.
bo ja mam 3 z 4, a dobra, ja myślałem, że on 2 z 3. Oj. Myślenie czasami nie jest po mojej najlepszej stronie. Kurwa, ale ono się wynurza automatycznie, jak ja speeda włączam. Dobra, Lara, trochę ty się zagrzej. Czy ja nie mam jakichś punktów do rozdysponowania? Kurwa, ja wiem, że te moje odcinki nie są jakieś, wiecie, takie epickie w akcji, ale ja tak lubię taki exploring w takich gierkach sobie, wiecie, poszukać, poszperać, nie? A nie tak lecieć na chama wszędzie, jak najszybciej. Niektórymi grami lubię się po prostu powołać, no tak jak Dying Lighta na przykład miałem już dosyć, nie? I już... No w sumie tam chyba większość misji tych pobocznych i jakich tam ten zrobiłem w trakcie serii, co tam były w ogóle, te poboczniaszki wszystkie. Przynajmniej się starałem je wykonać. No dobra, ja chyba nie pójdę jakoś tak za bardzo tam w lewo. A może i pójdę? Nie jestem pewien, czy jest taka możliwość. No dobra, bo ja niby teraz tędy idę. Dobra, czaję. Myślałem, że to jest, wiecie, jakiś oddzielny tunel jeszcze obok. Ale jednak nie. Dobra, rozglądajmy się za tym brakującym dokumentem. No, gdzieś tutaj jest. Z poprzedniej lokacji chyba zebrałem wszystko, co mogłem na daną chwilę. Tam mi dwa artefakty zostały, ale... Nie mogłem ich zebrać z powodu takiego, że nie mam tam wciągarki, wyciągarki czy czegoś takiego. Tutaj nic nie leży, schowane gdzieś. Nie, na statku byłem, tam już te wszystko zebrałem, co mogłem. Za dużo rzeczy tam nie leżało, na szczęście. Czyli gdzieś tu po prostu po drodze musi coś leżeć, coś się błyszczeć ewentualnie. Nie, czekajcie, bo tutaj był artefakt. Może jak tam wskoczę, to się coś tam znajdzie. A i tak się osunęły te czekane, już myślałem, że spadnie. A dobra, tam dalej leży. To kurwa. Ja tu się przejmuję, szukam, patrzę, a to sobie leży dalej po prostu na trasce, no. Na trascynie. Te półki skalne wyglądają tak jak taki, wiecie, śnieg zastygnięty, jakby to się miało zerwać, jak ona się tego łapie. A co to? Monety. A tu nie ma nic o monetach, nie, nie. Tylko tam w tym pierwszym tym było jakieś, że skrzynie z monetami. Dobra, czekajcie, tu sobie jeszcze zerknę. Czy nie ma jakiejś, wiecie, bocznej jaskini czy czegoś? Oczywiście trzeba sobie przynurkować, nie? Jezu, jak się wychodzi na górę? Czy ja muszę po prostu kurwa, ja umrę. O, się zawiesiłem, ja myślałem, że tu mogę wypłynąć sobie wyżej. No dobra, nie, to się nic się nie dzieje, spokojnie. Będziemy sobie tu. Ale koniecznie chciałem po ten dokument. No, nurkuj, że Lara! Co ty odwalasz? Muszę tutaj dopłynąć do końca. Dobra, i po prawej mam dokumenta. Posłuchamy. Szaleniec nie daje za wygraną. Nie wiem, co go motywuje. Przemierzamy oblodzone góry na końcu świata. Jego ludzie umierają. Każdego dnia mijam groby lub ciała zostawione na ledwo widocznym szlaku. Schudłem i stwardniałem, ale jestem blisko. Mój koń zdechł. Klacz towarzyszyła mi od czasu kampanii przeciwko Bułgarom. Porąbałem ją i zabrałem mięso ze sobą. Ale jestem blisko. Słyszę, jak śpiewają tuż za grzbietem górskim. Wiatr niesie radosne odgłosy. Prorok będzie martwy w przeciągu tygodnia, a ja wrócę do zakonu Trójcy z tarczą. Jeszcze tylko jeden dzień i będzie mój. Jezu, jaki straszny typ, kurwa. On jest jakiś fanatyk chyba na podstawie proroka. Dobra. Na naszej grubszych akcji tu nie będzie na razie, chociaż gra może zaskoczyć mnie w każdym momencie. Nie wiem, może jakieś skrzyneczki, teges, śmeges.
Nine. No wiecie, zasoby potrzebne zawsze, nie? Kompleks radziecki. Wow, tu mogą być ludzie. Czekaj, donut. Gra mi trochę haczy. Ej, tu jest za dużo gór. Pomocy. Tam się... coś błyszczało. Nie jestem waszym wrogiem. To się jeszcze okaże. Zabiłaś tam tych ludzi. Zabiłam ich, żeby przeżyć. Mam wrażenie, że ty podobnie. Od jak dawna tu są? Najwyżej od kilku dni. Intruzi uwięzili wielu naszych ludzi. Powinnaś stąd odejść, zanim będzie za późno. Nie mogę. Szukam tu czegoś ważnego. Oni też. Jeśli jeszcze raz cię tu spotkam, skończysz ze strzałą wbitą w gardło. Jesteśmy po tej samej stronie. Mam nadzieję, że ci to udowodnię. Co tam się dzieje? No i zniknęła. Nie dowiemy się nic od niej więcej. A szkoda. A to jakieś tu... jacyś tu bylce, to jest w ogóle... Nie jest chyba do końca Syberia, tylko Tybet? Ludzie zamieszkujący te tereny wyglądają, jakby byli tu od bardzo dawna. Żyjąc w izolacji przez całe dziesiątki, a może nawet setki lat. Zwróciłam uwagę na elementy jej stroju. Drobne ozdoby, które nie zdziwiłyby nikogo w cesarstwie bizantyjskim. Czy to możliwe, że to potomkowie ludu proroka? Ciekawe, czy wiedzą coś o zaginionym mieście albo o boskim źródle. Trójca na pewno zrobi wszystko, żeby się tego dowiedzieć. Obawiam się, że tym ludziom grozi wielkie niebezpieczeństwo. Oby stare powiedzenie o wrogu mojego wroga było nadal aktualne. Bezpieczne lądowanie bez poniesienia obrażeń. Dobra, to na razie nie. Dodatkowe PDZ, artefakty i tym podobne. Dobra, to na razie nie. Może to szybsze wytwarzanie albo... co to było? Kontrola oddechu. Dobra, to sobie wezmę na razie. Bo ja sobie lubię trochę dłużej przycelować. Czy mogę coś zrobić ze swoją bronią wspaniałą? Nie. Nie mam śrubek. Mam jedną. Znalazłem jedną śrubkę. I tu są potrzebne tkaniny i dzik. Trzeba będzie ubić dzika. Czekan spinaczkowy. Potrzebne są skóry. Nie mam żadnej. Musiałbym zabić parę jeleni. Potrzebny w cholerę śrubek w ogóle. Które się tak łatwo nie chcą znajdować. Nie będę jej przebierał, bo taki wiecie... Jezu, ile tu tego jest. Skarby z krypty. Ej, czekajcie, bo tu się... Trzy grobowce. Jedna misja, to chyba ta główna, nie? Cztery wyzwania, 14 skrzyń. Dwa skarby z krypty. Artefakt, 18 artefaktów, 26 dokumentów, 12 fresków. 21 zestawów survivalowych i 9 skrzyń z monetami. To jest na tym terenie. Całym. Dość dużo. Dobra, postaramy się wszystko znaleźć, nie? No to wiecie, to jest najmniejszy problem chyba akurat. Tu mi się coś błyska, to już coś jest, nie? To było takie po prostu PD. No, mamy dwie skórki, nie? Tak, a to był zestaw survivalowy. Okej, kurwa, one się będą tak... Jak one się będą tylko tak świeciły, to już mam przejebane i będę sobie musiał mapkę pobierać, nie? Czy może część będę szukał poza odcinkami? To się może za długo zejść z tym wszystkim po prostu. No dobra, mamy 24 minuty odcinka. Czuję, że jak tam zjadę, zaczną się dziać grube rzeczy. Tam już widzę, że coś się błyszczy, także... No sobie wiecie, przy tym obóziku zakończymy troszeczkę krótsze, o te 5 minut jak odcinek będzie i tyle.
Także dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Bye bye.